Witajcie, kochani. W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje nam bardzo piękną przypowieść. Ona jest z jednej strony bardzo piękna, bo jest po prostu wspaniałą opowieścią, ale z drugiej strony ta przypowieść też jest piękna, ponieważ podkreśla wartość każdego człowieka, wartość każdego i każdej z nas. Jezus mówi o tym, że Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy, które rośnie, które będąc najmniejszym ziarnem ze znanych na świecie, rośnie na wielkie drzewo, w którym mogą się zagnieździć nawet podniebne ptaki. To nie jest opowieść o roślinie. To jest opowieść o ludzkim sercu, o mnie i o Tobie. Jest to opowieść bardzo piękna, ponieważ Jezus mówi tym samym: Królestwo Boże, które jest w Tobie, dobro, które jest w Tobie, miłość, która jest w Tobie, może teraz wydaje Ci się bardzo licha, bardzo mała, bardzo niewiele znacząca. Może nie jesteś w stanie z siebie wykrzesać teraz tyle miłości, dobroci, cierpliwości, ile byś chciał, ile byś chciała. Ale nie martw się. To jest ziarno, które przynosi plon. To jest ziarno, które się rozwija. To jest ziarno, które potrzebuje czasu. To jest Słowo Boże, które nas uwalnia od napięcia, że coś muszę. Że ja dzisiaj już muszę być taki albo siaki. Że ja dzisiaj już muszę być jakiś. Taki, jaki sobie wymarzę. Nie, to nie jest prawda. Ja mam być przed Bogiem prawdziwy, szczery. Bo może dzisiaj to Królestwo Boże we mnie jest jak malutkie ziarenko. Może jest ledwo dostrzegalne. Może ja widzę w sobie więcej słabości, grzechu, upadku, niewierności. A to, co dobre, jest mi trudno dostrzec. Ale to nic złego, ponieważ to dobro, które jest w nas, zaszczepił tam sam Bóg. I to, kiedy to dobro jest widoczne, to też jest Jego działanie. Niech Pan Bóg nas prowadzi w tym myśleniu. Niech nas nieustannie utwierdza w tym przekonaniu, że to On jest sprawcą dobra w nas, w każdym i w każdej z nas. My jesteśmy słabi. Ja jestem bardzo słaby. I sam z siebie nie jestem w stanie wykrzesać zbyt wiele. Ale kiedy uświadomię sobie, że to Bóg złożył to ziarno w moje serce, mogą zacząć dziać się cuda. I na te cuda warto czekać. Niech Pan Bóg nas błogosławi, utwierdza, niech nas prowadzi i niech nas rozwija w takim tempie, w jakim On sam to zaplanował. Trzymajcie się. Dobrego dnia.